Hej wszystkim, z tej strony Atakama na waszych ekranach, kolejny odcinek ze Star Stable. Jest to mówienie kolejnej środowej aktualizacji. Znowu was przepraszam, że jestem niestety troszkę po czasie, bo mamy już czwartek, ale wczoraj niestety nie miałam czasu. Mimo wszystko mam nadzieję, że tą aktualizację przeżyjecie razem ze mną na swój sposób. Ja tę aktualizację nagrywam już od bardzo, bardzo dawna. I zobaczymy w ogóle, co tu wczoraj zostało dodane, bo tak, mamy Halloween. Cześć! Znów czas na zabawę straszliwą. Końca nie będzie dziwą. Odwiedź twierdzę galopującego, jeśli wielką masz odwagę, lecz na udręczone dusze zwracaj uwagę. Przejdź przez portal, by wziąć udział w przerażających aktywnościach w twierdzy galopującego. Stwórz najbardziej urzekający strój dzięki nowym przedmiotom halloweenowym. O, powróciły nasze konie! O, tak, w ogóle, słuchajcie, ja się... O, jest ten kruk. Dobra, na pewno będę to robić, bo powiem wam, że te halloweenowe zadania mają w sobie taką... No nie wiem, one są o tyle magiczne, że po prostu chce się je robić i dajcie znać, totalnie dajcie znać. Dla mnie Halloween w SSO to jest najlepsze święto, coś tu się działo. Jakie tylko w ogóle istnieje tutaj w tej grze. O, jest to samo, co było, czyli mama koń i koń. Dobra, ustaw konie, tak? I my teraz sobie pójdziemy wziąć tego mojego ulubionego właśnie na te zadania, chociaż nie wiem, gdzie on jest. Czy on będzie gdzieś tutaj? Tak jest. Jest koń benzyna, a koń benzyna jest najlepszym koniem na te zadania, więc koniu benzyno, biorę cię. I teraz tak, aha, możemy sobie od razu go ubrać. Czekajcie, teraz nie wiem, który siodło, to jest ładne. Na różowo, a co? Dobra, chyba pasuje, może być, podoba mi się ten różowy czaprak, taki bardzo nie halloweenowy generalnie. Witaj w twierdzy galopującego, no to co, przejdziemy sobie przez ten portal. Wrona Po powie, gdzie masz się udać? Portale w twierdzy. W zeszłym roku twoja ciężka praca pozwoliła otworzyć zniszczone portale, które teraz są stale otwarte. Zabiorą cię do najstraszniejszych halloweenowych aktywności, dzięki którym zdobędziesz żetony jesienne. Można je wymienić na wyjątkowe stroje zwierzaki. Znajdziesz je w dyniowym sklepie za żetony. Ciekawe, czy to są te same ubrania co rok temu, czy nie? Bo jestem mega ciekawa. Poszukiwanie okruchów duszy, to wszystko wiemy. Ważenie mikstury też było, nawiedzony szlak również był, magiczne konie, sklep halloweenowy, a w następnym tygodniu w oddali słychać cichy galop, przerażające rżenie. Coś niepokojącego zbliża się do twierdzy galopującego. I to wszystko, jeśli chodzi o tą aktualizację, tutaj z internetu. Inni kryją się ze strachu przemożnego, a ty jedź do twierdzy galopującego. Idź do Kasper, ducha, wiesz? I zapytaj, o co chcesz. Ona miejsce to świetnie zna, więc ci pomoże duszyczka ta. Nie bój się odrobiny magii. Naprzód, przez portal odwagi. I już więcej nie wiem nic. Nie ociągaj się, jedź. Hyc, hyc, hyc. Dobrze, Wrono. Tylko gdzie jest ten portal teraz, powiedz mi? Tam jest? O, jest, dobra. Ło, patrzcie to. Jedziemy. No, powiem wam, jeju, w ogóle to już rok, tak szybko to minęło, że nawet nie wiem kiedy. Te wszystkie aktywności, które tam my robiliśmy rok temu, to podejrzewam, że to wszystko też już było. Mamy naszą twierdzę. Nie, powiem wam, ja nie wiem, kocham po prostu aktualizację z tego, bo... No, to ma taką swoją specyficzną, nie wiem, to, wiecie, ja wiem dlaczego, ja wam powiem dlaczego. Dlatego, że ja mam wrażenie, że w ogóle to, co się tutaj dzieje, to jest takie moje stare, dobre Star Stable. Naprawdę, kocham jakby ten klimat, który tutaj jest, bo SSO generalnie kiedyś, na samym początku było mega takie wiecie, magiczne, takie niepokojące, coś takiego, a teraz tego niepokoju właśnie troszkę brakuje. I chyba dlatego lubię tu być, bo mi się to kojarzy właśnie z takim starym, dobrym Star Stable'em. Rany Julek, jesteś chyba sedną osobą, która dziś mnie szuka. Chodzi o gadającego ptaka? O rety, muszę zamontować dzwonek w tym portalu. Dobra, jesteś w twierdzy galopującego. To miejsce ma mnóstwo lat. Galopujący Thompson, tak? Jest władcą twierdzy. Każdej jesieni o tej porze roku, gdy zasłona oddzielająca nasze dwa światy słabnie, galopujący powraca na Jorvik. Co robi na Jorviku? Szuka duszy, rzecz jasna. Poluje na nieświadomych ludzi i ciągnie ich duszę do twierdzy. Tak jak moją.
to nie takie złe. Ciągle przebywają tu kolejne osoby i możemy poznać nowych przyjaciół. Co roku pojawia się coś niespodziewanego i ekscytującego. Dla mnie to bardziej plac zabaw galopującego. Musisz tylko wiedzieć, gdzie szukać. No i zignorować wszechobecną śmierć, mrok i takie tam. Jest całkiem sporo gier. Torów wyścigowych, mikstur, możesz nawet pójść na zakupy. Fajnie, nie? Jeśli chcesz, pokażę ci, dlaczego twierdzę, że to fantastyczne miejsce do zabawy. No dobrze. Piszesz się? No rozejrzyj się, potwierdzę, zerknij na kocioł, magazyn, stajnię i cokolwiek tylko chcesz. O, 5 tych żetonów. Wiecie co? Pojedziemy do szafy i zobaczymy, czy ja mam te żetony jeszcze, bo ja powinnam je chyba mieć. Aczkolwiek, no nie wiem. Dobra, zaraz zobaczymy, czy to są te rzeczy, które były. To są stare rzeczy, bodajże, tak? To są stare rzeczy. Nie, upiorna dynia, mam to. To chyba, nie wiem, to nie jest chyba to. Sklep, zgubna zniżka, to nie. O, chyba nie. To, co to jest? Gadżety, dobra, to też nie. Gadżety nam nieważne, a to? Aha, to wymiana żetonów, to chyba tutaj będzie ten sklep. Chociaż tu były maski chyba w zeszłym roku, a może nie? Jakie to słodne jowe! Ej, sztos. Ten trzeba praktyk, sztos totalny. Aczkolwiek nie do tego siodła, co prawda, ale... Piękne! Buty też spoko. Kapelutek. Ej, wow, to jest topik. Ale jest piękny! No nie, no ten czaprak mógłby być ładniejszy, ale to jest westernowy. Dobra, no to mam. To mam. Chyba to z zeszłego roku, to ja będę miała wszystko raczej. No ten fioletowy to mi się tak się nie podobał, ale ten zestaw Wednesday'owy to jest jakiś hit, nie? Te rękawiczki są takie, ale generalnie cała reszta, no te na przykład... Czekajcie, na ogonie sobie zobaczę. Mega ładne. I to siodło mega ładne też. Co prawda to o głowie to już tak mniej, nie wiem, nie podoba mi się za bardzo to o głowie, ale no... Dobra, czyli to okej, ładny jest ten zestaw, nie powiem, podoba mi się. Dobra, a tutaj co jest? To jest jakiś taki... Aha, dobra, ja wiem, co to za sklep. Tutaj też już większość mam, a tutaj jest ten sklep z maskami. A to jest nasza szafa. I nasza szafa... Nasza szafa... Czy ma jakieś żetony jesienne? Tutaj chyba nic nie ma. Tu mamy 5 tych żetonów. Czekajcie, bo ja mam wrażenie, że w ogóle... Of course, że mam! Ostatnio sporo tych żetonów uzbierałam, więc może uda nam się, jak dobrze pojedziemy, może uda nam się uzbierać... A nie, to są te klasyki, dobra, czekajcie, to na tyły. O kurde, powiem wam... Ej, to nie tu... Ej, tu też jest ładne, w ogóle ja tutaj mówiłam wam kiedyś, że mi się podobają strasznie takie... rajtuzy z takimi jakby kotkami, no to one gdzieś tutaj są. Ale czekajcie, bo to nie tu, to tu miałam zrobić, nie? O, no jest, dobra. To tak, patrzcie ile mam tego, nie? 76, bierzemy. Kup, oczywiście, będziemy na Wednesday ubrani. Krótkie spodenki... No dobra, ale tego przedmiotu może być... Aha, dobra, my możemy, tak? Możemy, dobra. To teraz tak, najważniejsze jest jeszcze siodło. Siodło możemy też używać, git, podoba mi się strasznie to siodło. Podkowę mogę mieć, kokardki, jedna i druga. Tutaj na tego konia ochraniaczy nie ubierzemy, ale je weźmiemy, żeby nie było. Weźmiemy sobie butki. O, nie mam już! Okej, okay, dobra, ale chyba to, co najważniejsze, generalnie wzięłam. Ten cały zestaw jest super. No więc, jestem trochę Wednesday teraz. No, naprawdę to tak wygląda. No dobra, to my dalej jedziemy obejrzeć to, co oni tam chcą nam pokazać, żebyśmy dostali te punkty w razie co. No i wydaje mi się, że cały ten szlak, to wszystko, co było to w zeszłym roku, to nadal tutaj obowiązuje, co mi się bardzo podoba, bo to były mega fajne zadanka. W ogóle tam były te kruki do zdobycia, ciekawe, czy w tym roku będzie coś innego, wiecie. No bo, kurde, fajnie jakby właśnie te zdobycze były inne, no nie? Jakby wiadomo, ja o te kruki się mega starałam, bardzo chciałam je mieć i bardzo się cieszyłam, jak mi się udało, bo ja mam oba te kruki z tych zadań. Także no, oj, co to było?
Także fajnie by było, gdybym miała coś nowego do zdobycia. Czekajcie, musimy podjechać do góry, żeby nam to zaliczyło, bo z tego co ja widzę, to tutaj nam średnio zalicza. Dobra, jedziemy, zobaczymy co. O, galopujący! Galopujący bez głowy, tego konia też mam! No, trochę wyglądam na małą, ale patrzcie, możemy sobie zrobić super zdjęcie. O nie, teraz on wygląda bardzo, bardzo tak normalnie. O nie, poczekamy aż. Monika, bardzo serdecznie pozdrawiam cię na odcinku! Proszę bardzo. O, i teraz tak, zrobimy sobie do miniatury. Mam nadzieję, że nam się uda. Ale muszę ukryć innych, niestety. Bardzo cię przepraszam, mam nadzieję, że nie będziesz na mnie zła. Popatrzcie, jak to ładnie wygląda. Okej, umówmy się. Gdyby moje włosy jeszcze wyglądały inaczej, to już w ogóle by było maks. Okej. Teraz tak, tu musimy pojechać i tu musimy pojechać chyba. No, tutaj jest te okrągłe coś. Może mogę sobie to oddalić? Mogę. Będzie mi dużo łatwiej na pewno. A tu jest takie miejsce, że może tak, bardzo ładna wyspa, że możemy sobie piknik zrobić czy coś w takim miejscu. Why not? To takie miejsce, piknik, super. Zróbmy. Tam jeszcze mam dwie rzeczy do sprawdzenia. Aha, tu. Dobra, to jedna. Jeszcze jedna. Tam się w ogóle wrzuca te okruchy duszy. Boże, ja pamiętam to zbieranie. To spoko było. Naprawdę to było spoko. A, i tu są wszystkie te konie. Te konie też wszystkie mam. O, a tu co tu jest? A, to są te liski, w ogóle ten piesek. A nie, to są te dynie. O, Boże, święty, jakie to jest drogie, dlaczego? Okej. Tutaj są te wszystkie konisie. Mam chyba wszystkie. Serio, mam wszystkie. Te też. Ten był piękny. No, już posiadasz. No cóż, no cóż, no cóż, no cóż. Dobra, jedziemy oddać to zadanie. O Jezu, czemu ty się tak zatrzymałeś? Dlaczego? Dlaczego? Dajcie znać w ogóle, jak wam się aktualizacja podoba i czy też czekaliście tak na Halloween, bo ja czekałam strasznie. Ja się naprawdę bardzo cieszę, że jest nareszcie i w końcu będzie co robić w tym SSO. Ojejku, ile tu ludzi. A to tylko zabawy w samej twierdzy. Portale zabiorą cię w rozmaite dziwne miejsca. Słyszałam, że na Jorwiku pojawiły się tornada okruchów duszy. Jak dla mnie brzmi powalająco. No i git, mamy pięć tych cosi. I ja myślę, że zrobimy sobie oczywiście jakiegoś live'a do zbierania, no bo to wiadomo. Tutaj też się chyba to zbierało, nie pamiętam. Tu jakoś coś tu było do pozbierania. Niepewny jeździec. Galopując zabrał swoje najstraszniejsze. Okej, chyba to tu, tak? Dobra, pojedziemy sobie standardowo te zadanko galopującym, bo why not? Tutaj w ogóle mega, patrzcie. Jak zrobimy tak, to zawsze jest kolor. Szkoda! Szkoda, nie? Bo tak to by było, tak wiecie, no tak mrocznie, a tak, no to. No a tak to, dupa. Trochę. Ale tu nic nie widzę w sumie. Woo! Tak standardowo, żeby nie było. O Jezus! Przepraszam! Znajomi mi się włączyli niechcący. No, zawsze jeździmy chyba ten wyścig. Nie wiem od ilu lat już nagrywam aktualizację, bo no już trochę na pewno, ale ile lat konkretnie, to nie wiem. Kto wie, możecie pisać. Ale nie wiem, to Halloween, no mówię. To kurczę, święta też, ale nie aż tak bardzo właśnie jak to Halloween. To jest. Geniusz. Mówię, może dlatego, że po prostu to ma klimat takiego starego, tego starego SSO. Dajcie znać, co myślicie. Ja mam wrażenie, że to właśnie przez to. Wyścig jest taki sam, czyli tutaj nic się nie zmienia. Jestem ciekawa, czy na tych, bo tam są te szlaki i tam na tych szlakach właśnie dużo można było zawsze zdobyć. I tak jak właśnie w zeszłym roku były te kruki, bardzo bym chciała, żeby w tym roku było coś innego, bo jeśli te kruki będą znowu, no to mi się już znowu nie będzie chciało grać. A tak to zawsze będzie coś do zdobycia, no nie? W ogóle jak ten koń śmiesznie skacze. Patrzcie, tak dziwnie bierze głowę. Wow, ale Max wiewióra! To taki flip trochę. Spoko. Ej, spoko to wygląda. Patrzcie to. Ja cię kręcę. Ej, wow! Ale to wygląda dziwnie. To było za blisko.
Dobra, i to już jest ta ostatnia prosta. Zaraz będziemy kończyć tutaj ten wyścig. Ej, przejeżdżamy chyba przez ten sam fragment cały czas. No, to już jest końcówka. Wow. Mega. Normalnie się czuję, jakbym się cofnęła w czasie. O nie! Aha, to co teraz wywala, jak nie zrobisz? Ups. Nie będę was oczywiście męczyć tymi... O kurde, nie można się skusić, tak to wracało! Dobra! Oluju! Nie będę was męczyć tymi zadankami, oczywiście. Mam nadzieję, że... Czekajcie, co ona tutaj... Nie, nie rozumiem, dlaczego tak się zachowujesz. Nie możesz po prostu... I patrz! Przez ciebie krzyczę! Pamiętaj, co mama zawsze powtarzała. Weź głęboki oddech! Tak, i to bardzo. Za to przepraszam. Ale patrz, kolejna osoba, która chce uważać miksturę. Co jej powiesz? Że nie może! Przepraszam za tą całą scenę. Wcześniej kocioł nie był taki humorzasty. Ale gdzie moje maniery? Mama by była rozczarowana. Jestem Karin. A ty? Na wszystkie gwiazdy! Ty jesteś pewnie Lilian. Jeździ z duszy. Sporo o tobie słyszałam, ale nikt nie wspomniał, że taki z ciebie słodziak. Ojej, przepraszam. To było bardzo niestosowne. No weź, Karin, bądź profesjonalistką. Kocioł źle się zachowuje. Znajdziesz to, co prosi, żeby się uspokoił? Na razie mam rotał coś o mchu, mazi, ducha i pajęczym jaju. Odszukasz te rzeczy i wrócisz do mnie? Wszystkie składniki są gdzieś w twierdzy. Okej, czyli nie trzeba jeździć nigdzie. Ja sobie tego poszukam już osobiście, tak poza odcinkiem, żeby nie szukać tego tutaj, nie łazić, ale gdzieś tutaj to jest na pewno, bo ja pamiętam właśnie, jak to zbierałam. To jest to, o czym mówiłam, że coś pamiętam, że coś zbierałam, coś było. Coś tutaj... Coś, jakiś mech, coś, patrzcie, mech mamy jeden, co nam pokazuje, że mech mamy. Maź ducha i jakieś jajo. Tam tego nie ma. A nie, tam jest jajo, patrzcie, jajo mamy. Ale tu ładnie ktoś na niebiesko był, dobra, mamy jajo, mamy mech, maź ducha. Maź ducha zawsze gdzieś tak leżała se, taka była plaśnięta. Tu mamy te dynki. No, to wszystko robiliśmy. Tu mamy tego. To też jest spoko. Tutaj te. O Jezus, ale się zacięło. O, tak plaśnięta była zwykle gdzieś obok ducha jakiegoś. No nic, będzie trzeba poszukać. Będziemy szukać. Ja będę się już tutaj rozłączać i żegnać z wami wszystkimi, ale myślę, że zrobimy niedługo kolejny odcinek, jak robię te zadanka. Także jeśli macie ochotę potowarzyszyć mi oczywiście w ich robieniu, bo każdy teraz ma do nich dostęp. Także mam nadzieję, że miło będziemy tutaj razem spędzać czas na Halloween. Ja bardzo serdecznie was wszystkich pozdrawiam, życzę wam miłej zabawy tutaj w grze, w twierdzy galopującego i mam nadzieję, że słyszymy się już bardzo, bardzo niedługo. Do następnego. Trzymajcie się.